Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Głow. Zapraszam do mojej pierwszej części w Tom Clancy pod tytułem Hawks. Będziemy pilotem maszyny pod kryptonimem Hawks. Przeszedłem całą gierkę, teraz będziemy pod kryptonimem Śmierć. Wchodzimy. Kampania, już widać, że to zostało wszystko. Dobra. Kampania. Oczywiście. I widać. Tata. Myśli. Przepraszam, myśliwcy 13%, śmigłowcy 22%, stan ziemny 50%, będzie powinien tego i obrona pilot. Poziom na łatwy, trudny, elita. Poziom trudności, ja gram elicie. Normalny to jest tak, tam, elita to jest wodny, starsza. Ściśle tajne dane. David Crenshaw. Ściśle ocena transferu, tu jesteś szadronu Oaks. Dowódca David Crenshaw, major. 16 szwadronki Langley FB. 99. Akademia Sił Powietrznych z wyróżnieniem 2001. Operacja wspierania wolności, medalowa służby 2003. Operacja wolność dla Iraku 2005. Operacja czerwona strzała brązowa.
Late Crash'em niezwykle oddanej, wybitnym kolorem pilotem bojowym. Dobra, bla bla bla. Do rozkazu generała brygady Andrew McLaren. L. Stera. Zarazem z tego. Nie wchodzimy. Pierwszy mi się pewnie. Teraz zobaczymy, jak to będzie z moim pytaniem. Żeby się nie zabić. Zobaczymy. To dane się wczytują. Pisz jak namierzać. Nie jak jakie robić namierzanie i kolejny czerwony krok. O i sterowanie. Odpalamy. O. Jest. Nie jest mój szwadron. Kontrolerem lotu w tej misji. Widzę was na radarze przy granicy meksykańskiej. Kurs 090 przez 30. Zgodnie z rozkazem... Cisza, chyba to nie zagłosił. ...w powietrzu Meksyku. Znaleźć zniszczyć jednostkowe motowników, które dokonywały wypadów za granicą USA. Przelecicie przez serię punktów nawigacji. Efekt 50. Muzyka, dźwięk i efekt. Nie chcę takiego. To swój. Dobra. Ktoś się pojawił. Oj. Moja ekipa. I... Teraz zaczynam jazdkę. Dobra. Mamy Jet Strike. Myślę, że to jest jakim. Mamy jadkę! Włączę to M. Trzy cele. Ognia. Ognia. Proszę. To jest zniszczone. What the... Dobry strzał. Przejdźcie do drugiego punktu. Roger, dzięki. Jesteście przy drugim punkcie na migas lądowym buntowników. Go, poszło. Rozumiałem. Rozpoczynamy atak. Możesz przegrać pomiędzy kilkoma celami na ladzie. Grać lepszy atak. Dobra, bo... Cel zniszczony. Przyjąłem. Ładnie! Juhu! Przerwijcie patrol i czekajcie na nowe rozkazy. Info. Słuchajcie, Ciudad Juarez sytuacja rozwija się bardzo nieciekawie. To co za chwilę najbliżej. W mieście działa jednostka tu, pomagająca wojskom meksykańskim. Duchy zostały przyjęte przez czołgi buntowników na placu obok miejskiej kotarni. Jeśli czegoś szybko nie zrobimy, duchy ulegną przewadzeniu czynnych i potrzebują szybkiego wsparcia powietrznego. Wy je zapewnicie. Cytadela chów na wasze tagmapy atakują ich wrogie czołgi. Musicie im szybko zapewnić wsparcie z powietrza. Gdy znajdziecie się w pobliżu dowódcy statków, oznaczy dla was cele. Macie dokonać dalekiej kwarcie, a jeszcze ich. Dwójka poszła! Dwójka poszła! Siły wroga zbliżają się do duchu! Dowódco duchów jest w drodze do punktu zbornego. Zabiorą was za około 5 minut. Wykrywam aktywność śmigłowców. Moja ekipa rozstrzeliła. To zaatakowa. Yeah.
Jak te chłopaki nie obrywa? Jak tam modele? Czyżpa? Nie głowie, widzę. Chyba nie. Kierownik na mogę nawalić karabinkę. Głośno jest. Nie mogę. Przyjąłem. Oberwał, super. Wracamy. Oj, punkt kontrolny. Dopiero jadka się zaczyna, bo chciał powiedzieć. Podejrzę. Na. Jeszcze nie są bezpieczni. Wysyłam się chłopiec, który zabierze drużynę strzela, ale wy będziecie musieli ich eskortować z powrotem. Zrozumiałem, działamy. Leci! Jakbym miał. Samoloty montowników się zbliżają. Chyba! Dobra, leci. Odbywają. Odbijam w prawo. Tam jest tego gościa i stałam. Trzymajcie duchy. Nie na długo. Ale będzie czysto. I dup. Tak, czysto. Niebo czyste. Jeszcze mi wolec. Niebo jest nasze. Nie do końca. Wow. Ja, łotko! Wow. Minęło. Nie mam się gadać. Barwiał! Czysto. Dobra, czysto. Niebo. Teren, niebo, czysto. O kurde, nie może się... Nie, oberwa. No i na mnie lecą. Siedzi.
Bardzo dobra. Dobra robota, niebo jest nasze. Misja wykonana, niebo jest nasze. No grupę mnie rozwiązują, widzicie? Zmiana widoku. Hard. Znaczy to już. Różne perspektywy. Witaj w swoim nowym życiu, Dawidzie. Jestem Adrian De Winter, prezes Artemis Global Security. Cieszymy się, że wraz z pozostałymi członkami Hawks zdecydowaliście się przyjąć naszą ofertę zatrudnienia. Artemis działa na mocy traktatu o prywatnych korporacjach militarnych, przyjętego zgodnie z porozumieniem w Reykjaviku z roku 2012. Jesteśmy organizacją eksterytorialną i możemy działać na całym świecie. Artemis to wciąż mała korporacja, ale w tej chwili negocjujemy z kilkoma prestiżowymi klientami. Są oni zainteresowani naszą wiedzą wojskową i sprzętem. Poznaj pułkownika Bruce'a. Będzie twoim zwierzchnikiem. Otrzymasz też od niego wszelkie potrzebne informacje o wykonywanych operacjach. Witaj, Crenshaw. Jestem pułkownik Bruce'a, operacji powietrznych w Artemis. Jeśli naprawdę jesteś tak dobry, jak twierdzisz, to na pewno będzie nam się dobrze współpracowało. Tymczasowo przydzielam ci dowodzenie nad twoim byłym szwadronem. Po misji zadecydujemy, czy zajmiesz to stanowisko na stałe. Na początek wysyłam was na środkowy wschód. Klient z Zatoki Perskiej wynajął nas, abyśmy zabezpieczyli jego inwestycje. Mama, ochraniacz, może on zostać zaatakowany przez klienta. Kręczą, oczekujemy po tobie i poczucia całkowitego profesjonalizmu. Nie zawiedźcie nas. Te, ropę. Operacja ADR. Szary mi się spójrzmy. Witaj w swoim nowym życiu, Dawidzie. Jestem Adrian, prezes Artemis Global. Cieszymy się, że wraz z pozostałymi członkami Hawks zdecydowaliście się przyjąć na ofertę zatrudnienia. Artemis. Ja jestem najlepszy! A nie dobry! Najlepszy, a nie dobry! Dobra. Poziom trudności możemy już wybrać sobie. A, i samolot. Mamy samolot 125 Frogfort. Widać, dobra, z powietrze ziemia. Bo widać, że powietrze na ziemię się dobrze nadaje, ale z góry nie nadaje. Tu my jeszcze, no tu jest powietrze dobre, ale tu szybszy jest. Koncerzem też powie, ale zrobię słowa, a tu jest kolejny. Ale my będziemy lecieć tym samolotem. Dobra. Mamy oczywiście John Strike i chwalę. A tak naprawdę to jest, że się ma tyle, a tak naprawdę to... W misjach to masz, nie, 5 pocisków. Nie, ma się 10 rakiet. Nie. A, 10. 5 na prawym skrzydle, po spodzie 5 na lewym skrzydle.
pod spodem i trzeba odwrócić tak samo ma się działka. Dobra, odpalamy misję. Ocena teraczna. W trzecim marcu. W tamtym roku. Mamy trzy wersje. Taki, taki z działkiem. O mamo, mogę. Mamy. No, lecą. Ja jestem w pośrodku dowódca, a... W pośrodku dowódca, a tu... Jedynka, atak, dwa obrona. Jest. Spędzamy. Chłopaki tam się zajmują. Wykrywam kolejny klucz wrogich śmigłowców zmierzających w waszą stronę. Masz jeszcze czysto. Dostał, obel. Czysto. Dowódco Kosiarza, uwaga! Wykrywam kolejną jednostkę naziemną zmierzającą ku rafinerii. Jeden z twoich kumplist, Roger, namierzyłem cel. O. Dobry strzał! Ten Roger... Wybierz ty tamtego Jaguara i biorę... Dobra. Mam ci się zajmę, to... Iha! Poszło. Czysto. Chłopaki zajmują sztafę, ma ja się zajmę. Jak leci? Lecimy? Dowódca Kosiarza. Samoloty śmigłowe wroga szybko zbliżają się do rafinerii. Przyjąłem dowódcę klucza. Lot Kosiarz. Perymetr rafinerii jest w tej chwili czysty, ale już zbliżają się kolejne... No chłopaki, już wypie... What the? Jezu, co było? Dowódco Kosiarza. Samoloty szturmowe wroga szybko zbliżają się do rafinerii. Powodzenia. Strzelać bez rozkazu. Brawo Zulu, dowódco Kosiarza. Oczyściliście perymetr rafinerii z sił wroga, ale to jeszcze nie koniec bitwy. Uwaga, zbliżają się do rafinerii.
Wyznijcie Jaguar. Zaraz wejdą w strefę. Siedzi, dobra. Jeśli chłopaki zajmują tam tym samym. Czyścić. Chodzą w górę, dobra. I to nie licząc premii za osiągnięcia bojowe. Tak, mogę się do tego przyzwyczaić. Lot Kosiarz, tu dowództwo operacji. Misja wykonana. Możecie jak najszybciej wracać do bazy. Roger, dowództwo. Wracamy do bazy. Misja wykonana. Ja. Teraz bombowce. No pięknie. Trzy minuty dokąd, zanim dolecą. Chciałem. Well, yeah.
Misja wykonana. Super. I koniec drugiej misji, a została jeszcze. Tam trochę zostało misji. I się baścią. Was? O, szeregowy, dobry topik. Tak w marynarce to nie działa, że i od razu strzelisz. Strzelisz tam za sługi i z czym jest operacja Kobalt, której Artemis podpisała kontrakt z Red i mamy z nim sojusz. Będziemy z nimi w sojuszu i taki tam. Ale to pewnie, ale to w następnym odcinku. Dobra, to będzie w następnym odcinku. Ile? Jeszcze 17 misji, jak tu widać. Czyli 20 misji jeszcze na moje oko. Jeszcze wyzwania, fabuła, panie podstawowe, ekspert. Jeszcze 11 misji, 11 zadań z fabuły. Tu jest sporo takie. Więc ja się żegnam. Sesjon próbowałem Ghost i graliśmy w Garancy Hall. Do zobaczenia, do usłyszenia i do następnego.